studiu Kawaliady, zwyciężczyni dzisiejszego całego turu Kawaliady w ujeżdżeniu, Natalia Organista. Witaj, Natalia. Witaj. Powiedz, zwyciężyłaś w całym turze kawaliadowym, jeśli chodzi o ujeżdżenie. Jesteś zadowolona? Spełniłaś swoje marzenie? Oczywiście, że tak, zawsze jesteś zadowolony po każdej wygranej. I myślę, że Kawaliada tym bardziej, zresztą były to w sumie takie pierwsze tury ujeżdżeniowe. No i cieszę się, że to ja mogłam je wygrać. Czy Was, ujeżdżeniowców, cieszy to, że Kawaliada na stałe weszła już być może w program Kawaliady? No, oczywiście, że tak. Zawsze według mnie brakowało tego na Kawaliadzie i jak usłyszałam, że będę mogła też wystartować w Lublinie, to strasznie się cieszyłam, tym bardziej, że okazało się, że Torwar również. No i mam nadzieję, że w Poznaniu również się pokaże. A pogadajmy jeszcze sobie o Kawaliadzie. Powiedz, masz swój ulubiony, oprócz oczywiście swoich startów, masz swój ulubiony konkurs, być może Venus kontra Mars, Speed and Music. Jest coś, co najbardziej Ci się podoba jako kibicowi? Jak pierwszy raz oglądałam Venus kontra Mars, to muszę powiedzieć, że wyglądało to super i chyba największe emocje, większe niż w Speed and Music. I super pomysł, naprawdę strasznie mi się podobało. Wam, ujeżdżeniowcom, Kawaliada jest po drodze, czy to jest tylko dodatek do waszego sezonu, a celujecie w inne imprezy? Znaczy, Kawaliada jest na pewno super doświadczeniem i dla nas, i dla koni, ponieważ są to duże zawody, jest duża publiczność, dużo się dzieje. Są to tylko zawody ogólnopolskie, także nie są jakieś ważne dla nas jako jeźdźców. Ale myślę, że jeżeli udałoby się robić też ujeżdżenie międzynarodowe, tak jak są skoki, no to byłyby to jedne z ważniejszych zawodów. Ujeżdżenie to jest bardzo techniczna dyscyplina, konkurencja. Oczywiście trzeba tutaj nie tylko się prezentować, ale także wszystko wykonywać z gracją, precyzyjnie. Jesteście za to oceniani. Powiedz, jak wygląda takie przygotowanie ujeżdżeniowca? Ale przygotowanie takie przed startem, czy ogólnie przygotowanie? Bo przed każdym startem musimy się rozprężyć, zresztą tak jak robią to też skoczkowie. W zależności od konia, niektórzy rozprężają się dłużej, niektórzy krócej, robimy wszystkie elementy, które mamy w konkursie. No i tak naprawdę większość pracujemy w domu, bo przed startem nie da się za dużo zrobić, jedynie przypomnieć koniowi co i jak. Jakie masz następne zawody przed sobą? Następne to mam takie małe regionalne z moim młodym koniem, ale takie większe już z Vento, tym podstawowym, no to mam halowy Puchar Polski w kwietniu. A sezon jest długi, tak naprawdę dopiero zaczynacie sezon na zewnątrz. Jakie masz najważniejsze imprezy w tym sezonie? W tym sezonie z Vento zaczynam startować w Grand Prix, także dopiero będę startować takie małe zawody, żeby zobaczyć, jak w ogóle to idzie. Z większych zawodów to myślę, że pojadę na międzynarodowe zawody w małej rundzie jeszcze. No i zobaczymy, jak będzie szło to Grand Prix tak naprawdę i wtedy okaże się, co dalej. Ile dziennie trenujesz? Aktualnie mam 3 konie do jazdy, także wychodzi średnio 3-4 godziny. Jesteś w stanie to wpasować w swój cały rytm dnia? No muszę, nie mam innego wyboru. Na szczęście na studiach mam zajęcia nie codziennie i nie jakoś bardzo długo, także jestem w stanie to jakoś to pogodzić. Dziękuję i życzę powodzenia w tym sezonie. Nie, dziękuję.